Rozet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć kochani! W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak zrobić na szydełku chustę węzłem Salomona. Wzór ten jest bardzo popularny i bardzo łatwy do opanowania, ponieważ jest mocno ażurowy, bardzo szybko przybywa nam robótki, więc też szybko możemy cieszyć się sporymi postępami w pracy. Najczęściej do Salomona wykorzystujemy cieniutkie, czasem moherowe włóczki i wtedy całość przypomina taką zwiewną, leciutką mgiełkę. Ja dzisiaj jednak pokażę Wam chustę, którą zrobiłam z włóczki nieco grubszej. Użyłam przepięknej Yarn Art Everest Daylight w cudownych, delikatnych, lekko neonowych kolorach. Włóczkę tą można kupić w passart.pl, a link do niej podam Wam w opisie filmu. Ponieważ jest to chusta wiosenna z przeznaczeniem na nieco chłodniejsze dni, wybrałam właśnie włóczkę grubszą. Po zawiązaniu chusty na szyi wszystko układa się bardzo mięciutko, puchato i doskonale otula i szyję, i ramiona. I jeszcze jedna ważna rzecz. Węzeł Salomona to taka wyciągnięta pętelka, albo możemy też to nazwać wyciągniętym oczkiem. I od Was samych zależy, jak długie będziecie robić te pętelki, jak bardzo je wyciągać. Im dłuższe pętelki, tym bardziej ażurowy splot. Przejdźmy zatem do dziergania. Do wykonania chusty węzłem Salomona wykorzystam włóczkę Yarn Art Everest Daylight. To jest w 100% akryl. Przyda się również szydełko 4 mm oraz nożyczki. Zaczynamy od wykonania pętelki. A następnie robimy dwa oczka łańcuszka. Raz i dwa. Wkłuwam się w pierwsze oczko. Przeciągam nitkę, mam dwie pętelki na szydełku i wykonuję półsłupek w ten sposób. Tak naprawdę cała nasza chusta będzie składała się z półsłupków oraz tych wyciągniętych pętelek, czy też wyciągniętych oczek, zwanych węzłami Salomona. Półsłupek zaczynający naszą chustę już mamy. Teraz pora na wyciągnięcie pętelki. Tak jak powiedziałam, to jak długą ją wyciągniecie, zależy od Was. Im dłuższa pętelka, tym bardziej ażurowy splot. Moje będą mniej więcej tej długości. Teraz przytrzymuję sobie palcem, właściwie dwoma palcami, kciukiem i palcem środkowym, tutaj moją robótkę, w miejscu półsłupka. Przeciągam nitkę przez moje wyciągnięte oczko, a następnie wkłuwam się pod tą jedną nitkę tutaj i robię półsłupek. Czyli przeciągam nitkę i wykonuję półsłupek. I w ten sposób mamy zamkniętą już pętelkę. Kolejna pętelka. Wyciągam, staram się, żeby ta pętelka, wszystkie pętelki były tej samej długości, mniej więcej chociaż. Przytrzymuję sobie w miejscu półsłupka palcami. Łapię nitkę. Przeciągam. Następnie wbijam się pod tą nitkę. I wykonuję półsłupek. Mamy już dwie pętelki. Żeby zacząć naszą chustę, musimy wykonać cztery węzły Salomona, czyli jeszcze dwie pętelki. Wyciągam, przytrzymuję, przeciągam i robię półsłupek. Są już trzy. Wyciągam i półsłupek. Mamy cztery pętelki. I teraz te cztery pętelki muszę zamknąć w kółeczko. Czyli wykonuję półsłupek, pierwszy półsłupek tu na samym początku. I gotowe.
mamy początek naszej chusty, czyli właściwie sam czubeczek. Ten czubeczek jest tutaj, my znajdujemy się troszeczkę wyżej. I teraz będziemy zaczynać kolejny rząd naszej chusty. Zawsze na początku rzędu i na końcu wykonujemy, czy zaczynamy od trzech węzłów Salomona, czyli od trzech pętelek. A więc wyciągamy jedną pętelkę, raz, dwa i trzy. Teraz moją robótkę, moją chustę odwracam i wkłuwam się tutaj w ten półsłupek, wykonując półsłupek. Czyli w pierwszy półsłupek omijam tylko jeden węzeł Salomona i za tym pierwszym węzłem Salomona wkłuwam się półsłupkiem. Też wykonuję półsłupek. Gotowe. No i teraz, moi drodzy, od razu jesteśmy na końcu naszego rzędu. No, to jest bardzo krótki rząd, w związku z czym na końcu również wykonujemy trzy pętelki. A więc znowu robię trzy pętelki, czyli trzy węzły Salomona. W ten sposób i wbijam się tutaj w ten półsłupek, wykonując półsłupek. Ok. Mamy już czubeczek naszej chusty, która tak się prezentuje. No i teraz musimy wejść troszkę wyżej, ponieważ następny rząd chusty będziemy zaczynali od tego momentu. Czyli kończąc rząd, musimy dorobić sobie jedną pętelkę, jeden węzeł Salomona i wrócić tym węzłem do góry. I robimy półsłupek. W ten sposób. Tak to wygląda. I teraz znowu zaczynamy rząd. Czyli zaczynamy od trzech pętelek. Raz, dwa, trzy. Mamy zrobione trzy pętelki. Omijamy jeden węzeł Salomona. Wkłuwamy się półsłupek, wykonujemy półsłupek i teraz przerabiając rząd, ponieważ ten rząd będzie już coraz dłuższy, wykonujemy po dwie pętelki Salomona, po dwa węzły Salomona i wkłuwamy się co drugi półsłupek. Nie wiem, czy widzicie, tutaj z tego półsłupka wychodzą nam już cztery pętelki. To jest taki półsłupek podwójny, więc jego już omijamy. Ten omijamy, wkłuwamy się w następny, który jest dużo mniejszy, bo łączy tylko dwa węzły Salomona. Czyli ten omijam, wkłuwam się półsłupkiem w ten. W ten sposób. No i znowu jestem na końcu naszego rzędu, a skoro jesteśmy na końcu rzędu, to robimy trzy pętelki. Są zrobione trzy pętelki. No i wkłuwamy się za pierwszym węzłem. Czyli już nie co drugi, tylko ten jeden tutaj. I półsłupek. Gotowe. Tak to wygląda. No i teraz jesteśmy na końcu. I przypominam, na samym końcu rzędu musimy
podnieść się o jedną pętelkę, tak jakby do góry, czyli robię jedną pętelkę, odwracam robótkę i wkuwam się tutaj w pierwszy półsłupek. I jestem troszkę wyżej. Tak układa się nasza chusta. No i kolejny rząd, czyli zaczynamy od trzech pętelek. Mamy trzy pętelki, omijamy jeden węzeł Salomona, wkuwamy się w półsłupek, wykonujemy półsłupek. No i teraz rząd, robimy dwa węzły Salomona i wkuwamy się co drugi półsłupek, czyli raz i dwa. Ten półsłupek omijam, wkuwam się w ten. Ponownie. Raz i dwa. Ten półsłupek omijam, wkuwam się w kolejny. W ten sposób doszłam do końca rzędu. Na końcu rzędu robimy trzy pętelki. Raz, dwa i trzy. Zrobiłam trzy pętelki, wkuwam się tutaj półsłupek i następnie wykonuję jedną pętelkę, odwracam robótkę i wkuwam się tutaj w pierwszy półsłupek. Tak kształtuje się nasza chusta. W tym momencie już tylko pozostaje nam w kółko powtarzać kolejne rzędy, a bardzo ładnie układa się kształt chusty w trójkącik. Bardzo ładnie, równomiernie. Poza tym przez to, że to jest ażur, możemy później przy blokowaniu tą naszą chustę ładnie uformować. I teraz jeszcze chciałabym, podsumowując ten wzór i to, co Wam pokazałam, pokazać Wam schemat graficzny, który narysowałam. Jak tą chustę wykonujemy. Czarne kropeczki to są półsłupki. Szare, te wydłużone takie łódeczki, to są właśnie wydłużone pętelki, wyciągnięte oczka. No i teraz tutaj zaczynamy. Zrobiliśmy dwa oczka łańcuszka, wbiliśmy się w pierwsze oczko, wykonaliśmy półsłupek, następnie zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery pętelki, które zamknęliśmy w kółeczko. No i powstało nam takie kółeczko. Następnie wykonujemy trzy pętelki, bo jesteśmy na początku rzędu kolejnego. Raz, dwa, trzy. Łapiemy w pierwszy półsłupek. I ponieważ jesteśmy znów na końcu rzędu, wykonujemy ponownie trzy pętelki i łapiemy tutaj w półsłupek. Żeby wejść nieco wyżej, musimy wykonać pętelkę, odwrócić robótkę, wkłuć się tutaj. I następnie znowu początek rzędu, a więc trzy pętelki w pierwszy półsłupek, środek rzędu, czyli to, co nam się będzie wydłużać i czego będziemy robić coraz więcej, czyli dwie pętelki i jeden półsłupek omijamy, wkłuwamy się w następny i następnie trzy pętelki na koniec rzędu, pętelka, wracamy tutaj do tego miejsca. Kolejny rząd, trzy pętelki, a półsłupek i dwie pętelki, półsłupek omijam, wkłuwam się tutaj, dwie pętelki, trzy pętelki na końcu rzędu, słupek, pętelka podwójna, wracam tutaj, trzy pętelki na początek rzędu i w ten sposób powtarzamy.
Tak więc jak sami widzicie, schemat i sposób dziergania chusty węzłem Salomona jest bardzo prosty i łatwy do opanowania. No i chusty naprawdę szybko przybywa. Przez to, że jest tak ażurowa, to po owinięciu jej na szyi robi się bardzo puchata, bardzo mięciutka. No i przez to, że ta włóczka jest nieco grubsza, to też będzie cieplutka, czyli spełni takie swoje funkcje praktyczne na chłodne dni. A moi drodzy, ja bym Was bardzo chciała zaprosić do passard.pl oraz oczywiście do odwiedzenia mojego bloga crochet.pl. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie. By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.